Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszego spotkania chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Ministerstwu Kultury Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Szanowna gorajecka publiczność, Kim Hun Ho, urodzony prawdopodobnie około roku 1989, zaginiony bez wieści, gdzieś tak wczoraj chyba, albo i jeszcze wcześniej. Poeta zwany północno-koreańskim Rimbo, buntownik, autor niepokorny, który zrewolucjonizował północno-koreańską poezję. Jak czytamy we wstępie do książki, o której za chwilę, wydobył ją z bagna poetyki tradycyjnej. Autor ów, uzbroiwszy swoje wiersze w krańcową ostrość i ironię, spuścił je z łańcucha na bezzębny literacki Beaumonde, który kolejne już dziesięciolecie uparcie przeżywa sentymentalny miękisz i siorbie stęchły kisiel pseudopatriotyzmu i serwilizmu wobec władzy. Nasze informacje o biografii Kima Hun Ho są nader skąpe. Nie wiemy, jak wyglądał, do której chodził szkoły. Nie znamy imion dziewcząt, w których się kochał. Mówi za niego jego twórczość, wydawana w samizdacie. Znamy 5 tomów poetyckich, które cieszyły się popularnością wśród dziatwy szkolnej, także wśród emerytów, a które właśnie mamy okazję poznać na kartach takiej książeczki pod tytułem Patriotyzm dla opornych. Tłumaczem tej książki jest Bohdan Zadura, któremu chcieliśmy również serdecznie podziękować. Niestety tak się złożyło, że Bohdan Zadura, człowiek renesansu, poeta i tłumacz naprawdę wielozadaniowy, jakimś niezwykłym zrządzeniem losu nie tłumaczy jeszcze z języka północno-koreańskiego. I niestety w związku z tym wiersze te docierają do nas za pośrednictwem przekładu białoruskiego, którego dokonał niejaki Siarhiej Pryłucki, pseudonim Siroszka Pistączyk, który nawet tutaj przyjechał, bo bardzo, bardzo chciał. To jest taki autor białoruski, on tam pisze coś, on tam dostaje jakieś nagrody i głównie stara się jeździć, żeby gdzieś tam przyjechać. Do nas też przyjechał. To jest dość szemrana postać, on słabo rozumie po polsku, więc możecie się uśmiechać, jakby, że jest wszystko okej. Szemrana postać, jakby autor białoruski, mieszka od lat na Ukrainie, w Kijowie i w okolicach, coś tam tłumaczy też z polskiego, ukraińskiego, angielskiego na białoruski, no i głównie tak sobie jeździ po świecie właśnie. I skoro już go tutaj mamy, to będziemy z nim musieli rozmawiać. A zatem, szanowni państwo, powitajmy gorąco i serdecznie wybitnego poeta białoruskiego, Siarhieja Pryłuckiego. Czy chciałbyś coś powiedzieć, czy mogę przejść do zadawania pytań? Ja nie wiem, jak lepiej mówić po polsku czy po białorusku. A mówisz po polsku, tak? No mogę. Nie spróbować. Jak ci wygodnie, my tutaj znamy różne języki, mamy tłumaczy, dyplomowanych, więc... Dawaj, spróbuję po polsku. Dobrze. No, ja myślę, że to wszystko powiedziałeś o mnie i o tym Koreańczyku, to może zadawać pytania. Pytania. Kim jest Kim Hun Ho? I skąd pomysł, żeby tłumaczyć jego twórczość? To
Myślę powiedzieć prawdę, czy powiedzieć nieprawdę. Na razie nieprawdę. Dobra, to jest taki młody autor, który mieszkał przy dyktaturze, przy autorytaryzmie i zdążył wyjechać ze swojego kraju, ale żył możliwe szczęśliwo, ale niedługo poza krajem. No, jeśli serio mówić, to była taka mistyfikacja i pewny czas te teksty zjawiali się na internet literackim portale i Facebooku i ludzie powierzyli, że wyuczyłem się język północno-koreański i że naprawdę tłumaczę jakiegoś faceta z tego języka i niektórzy pytali, a gdzie ty wyuczyłeś, a gdzie można wyuczyć ten język, ja też chcę. Ale nikt nie powiedział, że nikt nie zdogadał się, że w ogóle takiego języka nie ma, jest po prostu koreański język. No i było dowoli wesoło, kiedy powiedziałem nareszcie, że w ogóle tego faceta nie ma i to wszystko moje wiersze. No i parę ludzi nie powierzyli, ma być, pomyśleli, że chcę zabrać sobie cudze wiersze i wydać ich jak swoje. No i była taka awanturna historia z tym autorstwem. I to było w roku 2016, tak? Wtedy ta książka wyszła. Tam na okładce jest coś takiego jakby zdjęcie autora, tak? I chcesz powiedzieć, że już po wyjściu tej książki jakby ludzie naprawdę wierzyli, że to jest przekład z północno-koreańskiego? No po wychodzie już takich nie zostało się, bo było parę prezentacji, wszystko powiedziałem, jak jest naprawdę. A sam pomysł, jak to się wzięło? Z jakiegoś jednego żartu, jednego wiersza, wpisu na Facebooku? Zaczęło się na pewno z takich igr literackich, że przyjaciel mój Andrzej Adamowicz, też białoruski poeta, on napisał taki cykl wierszy, wymyślał japońskiego profesora i od jego imienia napisał cykl. Potem ja napisałem cykl od jakiegoś listowanie kitajskich jakichś poetów, a w ogóle idea taka, że w pewnej mierze te reżimy północno-koreańskie, białoruskie, oni, wszyscy dyktatury, oni są podobne, ale wszystko szło do tego, że będzie jeszcze gorzej, bo wiersze pisali się 2015, gdzieś 2014. I jak widzimy, że doszło w ogóle do majże realnej Korei w Białorusi. No i był pomysł porównać przez poezję, przez taką mistyfikację życie w Białorusi i w Północnej Korei. A to nie jest trochę tak, że jednak w Korei Północnej jest o wiele gorzej niż na Białorusi tak naprawdę? Czy nie obawiałeś się takich reakcji, że to jest takie trochę nabijanie się z biednych ludzi? Wszyscy porównania nie są dokładne, oni są takie umowne i w tych tekstach w ogóle żadnego razu nie brzmi tam słowo Białoruś albo coś takiego, bo to na 100% są wiersze pro Pchenian, pro życie, tam figurują jakieś geograficzne realie koreańskie, ale
Czytając te teksty po białorusku, ja myślę, że ludzie kojarzą, że to jest no, nie tylko pro Koreę, ale i pro Białoruś też. Czyli ta mistyfikacja, myślę, że się zgodzisz, nie jest do końca żartem, bo tak naprawdę to, że są takie paralele, że można porównywać te rzeczy, to są takie przerażające, straszne obrazki z tej rzeczywistości. No, jedyna ironia w tej książce to jest no, ta mistyfikacja, bo w ogóle w wierszach w pewnej części prysutnia ironia, ale to taka ironia wisielnika. To czarny humor, nie? Humor wisielczy humor. A skąd taki pomysł, żeby tę książkę przetłumaczyć na polski? No, ja nie pytałem o Zadurę, dlaczego. No, ja myślę, że Zadura też coś widzi, co odbywa się w Polsce. I nie wszystko jest tak wesoło. Nie tak sumno jak u nas, ale no, też nie jest idealne w Polsce. No mamy zresztą jakby wiersze premiera Morawieckiego pisane w Excelu, też takie różne zabawy poetyckie, pseudopoetyckie powstają. Szukam, bo... Aha, to jest Andrzej Stasiuk. Na przykład, jeśli chodzi o Koreę Północną, jest takie przemówienie Kim Jong-una, szanownego przywódcy Północnej Korei, tegoroczne. I on powiada tak. Nasi ludzie pokładali we mnie zaufanie wysokie jak niebo i tak głębokie jak morze, ale ja nie zawsze potrafiłem sprostać temu zadowalająco. Innymi słowy, te dyktatury czasami jakby same tworzą takie mroczne wiersze z takim czarnym humorem, to się jakoś tak samo pisze. Czyli ty sugerujesz, że Bohdan Zadura też miał na myśli sytuację w Polsce? No, to trzeba pytać o samego Zadury, bo nie będę domyśleć, co on tam myślał sobie. No, natomiast wyszło to w kontekście 2020 rok, czyli jakby się wpisuje również jakby wbrew twoim intencjom pierwotnym trochę szkoda, właściwie to bardzo szkoda, że przenieśliśmy scenę tutaj z obiektywnych przyczyn. Trochę mnie rozpraszają odgłosy festiwalu. O czym tu rozmawialiśmy? Aha. Za dużo. Nie, za dużo już podziękowaliśmy za przekład i to... No nagle Białoruś jakby znalazła się... Niestety na ustach wszystkich, bo na razie nic dobrego, niewiele dobrego z tego wynikło, poza jakimś takim entuzjazmem społecznym i mobilizacją. I w Polsce ta książka jest jakby, właśnie wpisuje się w kontekst białoruskiego protestu, bohaterskiej walki, która rozpoczęła się już niemalże rok temu. Spróbujemy poczytać, dobrze? Bo ja wybrałam kilka takich swoich ulubionych wierszy i teraz będę namawiać autora, żeby właśnie je przeczytać. Zacznijmy od wiersza pod tytułem, będziemy głośno, pokonując własny egoizm. 40. Tak, to jest z początku ja? Tak. Nie mam mikrofonu. Перемагаючи власний егоїзм. Во мені живе маленький диктатор. І він зовсім незауважний, не має ані великого війська, ані ядерної зброї. Але мені докладно відомо, він там. Безперешкодно вандрує від печонки до мозгу, від пальців ноги до яєчок. І мені навіть приємно, що він уважливо сошить за парадком і дисципліною. Не дає ані пенісу устати, коли бачу красуню, ані серцю зассать, коли у небезпеці родима.
Żyje we mnie maleńki dyktator, całkiem niezauważalny. Nie ma ani wielkiej armii, ani broni jądrowej, ale dokładnie wiem, jest tam. Bez przeszkód wędruje od wątroby do mózgu, od palców nogi do jąder. I nawet jest mi miło, że uważnie pilnuje porządku i dyscypliny. Nie pozwala ani penisowi wstać, kiedy widzę ślicznotkę, ani sercu się zesrać, kiedy w niebezpieczeństwie ojczyzna. Wiersz pod tytułem Wielkie i Małe. Wielkie i Małe. Świat wielki, jak północna Korea, a ja маленький, як розстрільна бригада. Можна було простлумачити, що хотів сказати автор, але дебілам він давно не тлумачить. Świat wielki jak północna Korea, a ja maleńki pluton egzekucyjny. Można byłoby wyjaśnić, co autor chciał powiedzieć, ale debilom on już dawno nie wyjaśnia. Domaciczna 80. Wiersz pod tytułem Domaciczna spirala historii. Внутриматочна спираль історії. Старейше покоління каже, що віддавало життя і підіймало країну для мене, молодого. А я клав на цей праведний шантаж. На культ мертвих, на великий стаж. Нікого не знаю, нікому не веру, нікому нічого не винний. І наогул, кольки ж було вже, діди воювали, воювали, а бабки гопників нараджали. А ти їм тільки дай подрасти, возьмуть три слови, вось тобі гімн сусіді. Возьмуть гною, вось тобі, браті, хліб, соль. Возьмуть калаш, скажуть, єбаш дядов своїх і чужих. На жаль, дядов хопіть на усіх. Старше покоління мові, що віддавало життя і відбудовувало край для мене, молодого. А я кладłem лагę на ten справедливий шантаж, на культ змарлих, на велике досвідчення. Нікого не знам, нікому не вірю, нікому ніч не єстем винен. І вогуле, іле ж того було. Дядкові воювали і воювали, а бабки родили дресяжі. A tym tylko daj podrosnąć, wezmą trzy słowa. Oto twój hymn, sąsiedzie, wezmą gnój. Oto twój, bracie, chleb, sól, wezmą kałasza. Powiedzą, jebać dziadków swoich i cudzych. Niestety, dziadków wystarczy dla wszystkich. Letnia kolonia karna. 86. Letni lager polonnych. Штогод беру туди путевку, собі і дітям, розбавити шерія будні, загартувати волю, завести корисні знайомства. Там дренно кормять, але добре б'ють, плюс неповторна атмосфера. Хочу працювати тут, повторяє захоплений син, а ви кажете страчене покоління. Єсть на кого покластися, будь-якому принести мені шклянку затрученої водичкою. Co rok biorę tam skierowanie dla siebie i dla dzieci. Rozcieńczyć szarość zwykłych dni, zahartować wolę, zawrzeć korzystne znajomości. Słabo tam karmią, ale dobrze biją, plus niepowtarzalna atmosfera. Chciałbym tutaj pracować, powtarza zachwycony syn. A wy mówicie, stracone pokolenie? Jest na kim polegać. Będzie kto miał mi przynieść szklankę z zatrutą wodą. Dresura. 98. Dresirowka. Тут не планета мотыльков. Тут одни ставят бар'єри, інші намагаються взяти їх, треті роблять ставки. Єсть і четверті. Ті мімікрують під небесну фауну. Живуть у вишинях, лезві ворушаться, на одним крилці позолота, на другім кокаїновий пилок. Ей, дресіровщик, піддаєм сприту, де твій бізун, де твій отручений пірнік? To nie jest planeta motyli. Tu jedni stawiają bariery, inni starają się je pokonać, trzeci robią zakłady. Są i czwarci, ci upodabniają się do niebiańskiej fauny, żyją na wysokościach, ledwie się poruszają. Na jednym skrzydle pozłota, na drugim kokainowy pyłek.
Ej, treserze, dodaj im zwinności. Gdzie twój kij? Gdzie twój zatruty placek? Jeszcze mamy czas. Zapytajmy o pytania. Szanowni Państwo, czy są może pytania do twórcy? Bez głupich pytań, mam na myśli mądre pytania. Сергей Прилуцкий już został zdemaskowany. Вот вы какой, дедушка писатель. Poniekąd było już. Poza tym chyba też nie jest mądre pytanie do końca, tak? Czy możemy to uznać za mądre pytanie? Natalia Rusiecka. Mądre? Mądre. Gdzie jest gorzej, w Korei Północnej czy na Białorusi? Dziękujemy za pytanie. Maciej Piotrowski. No to duże do koronawirusu. Czyli jesteś częścią zawsze tego białoruskiego środowiska literackiego? No... Wszystkich wiem. No, ciężko powiedzieć, bo mieszkam w Ukrainie i częściej jakby mam kontakty z Ukraińcami, ale no, podtrzymuję kontakty z tymi przyjaciółmi, które mieszkają w Białorusi, w Mińsku, w Brześciu i w innych miastach. No, można powiedzieć, że jestem częścią ukraińskiej i białoruskiej. To jest takie głupie pytanie, które często jest zadawane twórcom białoruskim, ale ponieważ czuję się ośmielony. Często pytamy was naiwnie, albo nie, no pytamy was często, czy nie chcieliście pisać w jakimś większym, silniejszym języku, bo przecież jesteście taką bandą straceńców. Troszkę. To znaczy świadomie piszecie w tym języku, który wskazuje was na pewną izolację. Czy nie chciałeś pisać w większym języku? Jeżeli już nie w rosyjskim, to może po ukraińsku? Bo na pewno znasz ukraiński już teraz tak samo dobrze jak białoruski. No to tak nie robi się, że zachciał tam a dlaczego? Że, no, bo język to nie jest kotlet, że ty chcesz z rybą, chcesz tam wegetariańską kotletę, to jest składna sztuka i no, jeśli ty... Walery Butewicz tam siedzi, pije piwko, ukraiński twórca z Czerkas, no, chce po polsku, pisze po polsku. No, on myślę, że może powiedzieć, że to nie jest łatwo. I myślę, że on do końca nie zdecydował, kim jest jeszcze. Polakiem czy Ukraińcem. To jest Walery. Czyli nigdy nie było takiej potrzeby, takich ciągot, żeby pisać w jakimś większym języku, żeby ten rezonans społeczny tego co piszesz, był szerszy. I od razu pytanie o przekładę. Czy wiem, że tłumaczysz, i to jest też ważne dla nas, dla literackiej sceny Rozstajów, która narodziła się z przekładu literackiego i z przyjaciół, którzy zajmują się przekładem literackim. Wiemy, że jesteś naszym kolegą tłumaczem. A jak jest z twoimi przekładami na inne języki? No, zakończę pro języki, czy nie było... czy nie chciał na innym języku. Nigdy takiego nie było i w ogóle dla białoruskich literatów, no, pisarzy to jest świadomy wybór pisać po białorusku w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest mocno zrusyfikowane i no, od początku nie wynika takich pytań, żeby pisać na innym języku, bo to jest no, część dla nas, na żal, literatura jeszcze jest nie tylko literaturą, ale no, tego nie chce się, ale musimy przyznać, że to jest częścią walki z reżimem też.
A pamiętasz, jakie było moje drugie pytanie? Da, tłumaczenia, no... Tak, tak, dzięki, właśnie. Tak. Окремі книжки виходили тільки по польську і по українську. Пари тлумачень були на зараз вспомне на німецький, може з'явище по ангельську до кінця року якась публікація. В Станах Зєдночених, по-російську були тлумачення, ну то може вшістко. Дякую. А сам тлумачилась, що мовити? Тлумачив, ну невеле, з польського, то тлумачив Шимборське, Бурсе, Подсядло, трохи там, пару есе Гамбровича, такі про поезію, про літературу. No to tak, to nic takiego, no, takie, to tacy tam adepci. A z ukraińskiej to przeważnie młoda ukraińska poezja. Czy są jakieś pytania, proszę państwa? Ja myślę, że zaczekaj, nie. Zaczekaj, powtórzę pytanie, bo jesteśmy w internetach. Pytanie o to, czy o analogie białorusko-koreańskie, czy również będzie zjawisko dynastii, dziedziczenia władzy w obrębie jednej dynastii? Dynastii nie będzie, bo wszystko jest zrobione pod ten mechanizm państwowy pod jednego człowieka i kiedy ten człowiek umrze, to jest 100%, że umrze, to ta maszyna, ona rozpadnie się, bo no jak wszystkie dyktatury, oni te mechanizmy są u nas nie ma tradycji, jak na wschodzie, czysto psychologiczną, żeby władzę oddawać tam synom, nie wiem, bratom, siostrom. I te rozmowy, jakie wiodą się, że tam syn Łukaszenki stanie następnym prezydentem, no on nie stanie, to jest... Myślę, że on stał zakładnikiem swego ojca wariata i kiedy Łukaszenka umrze, to myślę, że jego los może być dużo dramatycznym. Ale to jednocześnie, jeżeli dobrze zrozumiałem, przedstawiłeś dość pesymistyczny wariant rozwoju wydarzeń. To znaczy sądzisz, że ten obecny reżim białoruski utrzyma się aż do śmierci naturalnej urzędującego prezydenta? Nie, po prostu to jest jeden z wariantów, ale ja myślę, że to odbędzie się raniej, ale no, robić prognozę to jest sprawa niewdzięczna i tym bardziej żyjąc nie w kraju, a gdzieś poza krajem. I nie jest to też nasze zadanie tak naprawdę. A ty myślisz, że tacy ludzie jak Łukaszenko czytają poezję? Czy poezja jest im potrzebna do czegokolwiek w życiu? No, jak powiedzieli podczas, po-moему, wczoraj, kiedy byli obszuk w naszej Niwie i te KDB czy milicja, jeden z tych ludzi powiedział podczas obszuku u głównego redaktora, a dlaczego tutaj tak wiele książek? Dlaczego w ogóle doma potrzebno tak wiele książek? Ja myślę, że Łukaszenko też tak myśli, a dlaczego doma w ogóle książki? Ja myślę, że ostatni raz czytał gdzieś tam
w szkole czy w uniwersytecie. To tak jako coś poza dokumentami od KGB. To był kiedyś taki temat specjalnego zaświadczenia dla poety, że jest poetą, że władze białoruskie planowały wprowadzenie czegoś podobnego. Powiedziałeś jeszcze jedną bardzo piękną, bardzo ważną, trochę smutną rzecz, jakby, że u was literatura wciąż jest czymś więcej, jeżeli dobrze rozumiem. Więc pytanie, czy jest tak, że poezja więcej znaczy w Białorusi niż na przykład w Polsce? Ma ważniejsze zadanie? No, ja zawsze chciałem, żeby poezja była po prostu poezją, bez tego wszystkiego patriotyzmu i namagam się, żeby no, przynajmniej moje wiersze były bez takiej retoryki. Oni są, tam są polityka w wierszach, ale to taka, powiedziałbym, w pewnym sensie dokumentalna rzecz, bez jakichś nadrywu i emocjonalnych i zajwych emocji. Czyli jakby książka napisana bez patosu, bez tej otwartej retoryki patriotycznej, ale to jest przecież najpiękniejszy przejaw patriotyzmu. Zrobić coś takiego. To jest po prostu genialny patriotyzm. Gratuluję tej książki też i dziękuję za możliwość lektury. Jeszcze chciałem przeczytać taki wiersz, bo to jest tytułowy wiersz naszego spotkania. Maciej Piotrowski tak zatytułował, więc musi być ten wiersz. Feniański klub szachowy. No, dawaj. Pchniański klub szachmatystów. A dawajcie wszystkich soldatów zapiszę u szachmatny gurtok. Будуть сидіти за пешками, напружувати пустоту в бошках, ход за ходом. Може, з гэтага нешта і вийде. Чим демони не жартують? Бо ж забойство чужого короля відкриває простолюдинам двері у безкрайній арсенал уяви. Ось мой сусід, былий виведник, і не подумав би ніколи, як гэта цудовно опустити у голову хоча б на хвилю троянського коня. Хай розбирався б там з покорою, страхом і тисячами інших жихаров. Але ж ні, які шахмати, яка уява? Наступний год обвещений годом культури. Той самий, з безплатним почуттям власної величі і доброохотними внесками у її клятую скарбницю. Фенянський клуб шахови. А давайте всіх жовнежі запишемо до кулка шахового. Będą siedzieć nad pionkami, gimnastykować pustkę w głowach, ruch po ruchu. Może z tego coś nawet wyjdzie. Czort wie, co się zdarzy. Bo przecież zabicie cudzego króla otwiera prostym ludziom drzwi do bezkresnego arsenału wyobraźni. Oto mój sąsiad. Były zwiadowca. Nikt by nawet nie pomyślał, jak to cudownie wpuścić do głowy choćby na chwilę konia trojańskiego. Niech by się tam porozumiewał z pokorą, strachem i tysiącami innych mieszkańców. Ależ nie, jakie szachy, jaka wyobraźnia. Następny rok ogłoszono rokiem kultury. Tej samej, z bezpłatnym poczuciem własnej wielkości, i dobrowolnymi wkładami do jej przeklętej skarbnicy. Teraz zapytamy, czy są pytania. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? W tej kwestii mogę panu odpowiedzieć, że to jest pańska komórka, może pan sobie z nią robić, co się panu żywnie
podoba, może pan sobie naładować, rozładować, jak pan chce. Nie ma pytań, tak? A może Joanna Bernatowicz ma jakieś pytanie? A ja bym chciała jeszcze coś przeczytać. To poczytajmy jeszcze, jeżeli nikt nie protestuje. Nie. O właśnie, czy autor przywiózł jakieś książki, egzemplarze na sprzedaż? No mam jedną, mogę sprzedać. Autor przywiózł jedną. Autor przywiózł jedną, ale w sklepiku są książki na sprzedaż. Liczba egzemplarzy nieznana, ale zapewne ograniczona. Proszę się śpieszyć. A gdzie jest sklepik? Sklepik znajduje się na tyłach dużej sceny. Ja chciałam też powiedzieć, że tą książkę można kupić w Bonito. Ja na przykład kupiłam w Bonito i bardzo szybko odebrałam. Chciałam też powiedzieć taki komentarz do pytania, które padło wcześniej o to, czy Łukaszence poezja potrzebna jest do życia. Otóż do historii już przeszło jego, gdzieś tam był taki komentarz, była mowa o Wasylu Bykowie, to był jeden z najwybitniejszych prozaików XX wieku na Białorusi. Łukaszenka w oficjalnym wywiadzie powiedział, że no tak, zna jego wiersze. Przy czym Bykał przez całe życie nie napisał ani jednego wiersza, także to jest Łukaszenka i poezja. Poczytajmy w takim razie wiersz, piękny wiersz pod tytułem Chodźcie, nie bądźmy ludźmi. Давайте не будем людьми. Я ведаю, это тяжко, але ж можна хоча б час ад часу ісці ў вар'ятню дзеля здорового глузду, ператварацца ў жывёлу і чуць за гэта словы падзякі. Wiem, to jest trudne, ale przecież można choćby od czasu do czasu pójść do domu wariatów po zdrowy rozum, zamienić się w zwierzę i usłyszeć za to słowa podziękowania. Wojna domowa pokoleń. 110. Gromadzianska wojna pokoleniom. Mój dziad, chłopnik, baćka i mati tak samo. Плюс сестра подрастает, перенимаючи досвід. А я не. Я граю в ансамблі антинародних інструментів. Маю за гэта некалькі шнараў. Штовечір після репетиції, падаючи на подлогу, чую от цієї сімейки. Авангардист сраний. Так, я такі. Ніякої користі з мені для народної господарки і не менш народної культури. Затое, як чудово гучить моя музика в пустих залях ваших головов. Mój dziadek dresiarz, ojciec i matka tak samo. Siostra dorasta przyjmując doświadczenie, a ja nie. Ja gram w zespole instrumentów antyludowych. Mam przez to kilka blizn. Co wieczór po próbie, padając na podłogę, słyszę od całej rodzinki. Pieprzony awangardzista. Tak, taki jestem. Żadnego ze mnie pożytku dla gospodarki narodowej i dla nie mniej narodowej kultury. Za to, jak cudownie brzmi moja muzyka w pustych salach waszych głów. Paleolit. Paleolit. U gazetnym kiosku siedzi prodawaczka z ciemnym od nowin twarem. Siadaje słońce za wysoczesny dom presy, а недзе далёка грыміць раздзяўбаны трамвай будучыні. Я жыву з мамай у маленькім пакойчыку без электрычнасці, цяпла, грошай на чорны дзень. Хаця вось ён, ужо даўно пачаўся. Я і мама трывучыя і жывучыя. Кажуць, хутка будзе канец свету. Магчыма. Але пакуль што бачым толькі сцяну ў акне і час ад часу, як забіраюць суседа на допыт. Відаць, ён шмат чаго ведае. Трэба будзе неяк спытаць. Калі ж нарэшце прадавачка усміхнецца і трамвай будучыні хоць разочак прыедзе ў наш палеаліт з адэкватным кіроўцам. В кіоску з газетамі сядзі спрадавчыні з цемнаў ад вядомасці тважу. Слонце заходзі за огромны дом прасы, а гдзеś з далека гжмі розклекотаны трамвай прышлосці. Мешкам з мамаў в маленькім пакоіку, без пронду, огрэвання, пенензі на чарнаў гадзіне, chociaż ona już dawno się zaczęła. Ja i mama jesteśmy cierpliwi i żywotni.
Podobno wkrótce będzie koniec świata. Być może. Ale tymczasem widzimy tylko mur w oknie. I od czasu do czasu, jak zabierają sąsiada na przesłuchanie, widać, on dużo wie. Trzeba będzie jakoś go zapytać. Kiedy wreszcie kioskarka się uśmiechnie? I tramwaj przyszłości choć jeden raz przyjedzie do naszego paleolitu z właściwym motorniczym. Żegnaj wrogu. 132. Бувай ворог. Зробили панирках тук-тук, селезенку отбили, вибили зуби, везуть на органи зараз. А потім по чарапушці тадах і у ямку. Коп, коп. Квітній країна, зеленій могилка. Зробили по нирках пук-пук, відбили śledzione, вибили зуби. Wiozą teraz na organy. Potem po czaszce. Babach! I do dołu. Kop, kop. Rozkwitaj kraju. Zieleń się mogiło. Z tomu zieleń się mogiło. I teraz taki króciutki. Zima w Fenianie. 126. Koreański. Wszystkie koreańskie. Północno. Zima w Fenianie. Листок висит на древе у снежни, небы опошни з ворогов народу. Листок висит на древе в грудню, як остатний з врогов народу. Так началась весна. 150. Так началась весна. У кронах гуділа птаства, у голові співала, ну, нечто співала. Нас повели на пляц, глядеть розстріл десятка громадянів. Були навіть люди з біноклями, з морозивом не було. Я акурат зловив на собі позірк пригожої дівчини. Коли у суцільній тиші щокнули затвори, ми усміхнулися взаємно. Напевно, збоку виглядала, як дебіли. Так тільки молодость уміє. Я підійшов і взяв її за руку. Був довгим поцілунок і заглушив нам стріли. Після дізнався я з газет, що двоє у останню хвилю отримали не кулю, а літость. Такий ось у нас любовний терор. Такі приукрасні будні. В коронах погвіздивали птаки, в голові співала... Ну, щось співало. Випроводили нас на плац, оглядати розстріляння 10 обивателів. Були навіть люди з лорнетками. З лодами не було. Акурат похвитілим на собі спойження пікної дівчини. Kiedy w całkowitej ciszy szczęknęły zamki, uśmiechnęliśmy się wzajemnie. Na pewno z boku wyglądaliśmy jak debile. Tak tylko młodość potrafi. Podszedłem i wziąłem ją za rękę. Był długi pocałunek i zagłuszył nam strzały. Potem dowiedziałem się z gazet, że dwoje w ostatniej chwili otrzymało nie kulę, a łaskę. Taki oto u nas miłosny terror. Taka piękna codzienność. Możemy? Możemy. To jeszcze fiszka numer jeden na koniec. Pamiątka numer jeden. Nawet oblizwający widelec wspomni, że to jest częścinka narodu. Nawet zdymający trup na mobilnik, kupiający nitki, prasujący majtki, robiący dzietek u ciemry pod kołdrej, stawiający plombu, chowający rodnych, goliący pachwinu twar i pod pachy, pomni, że ty częścinka narodu. І твій сусід так само частинка, а значить так само здольний на тіє вишепомінені мирні вчинки, а значить херові справи в ободвух. Бо рано чи поздно ті ти, ті сусід твій помилку допустить вчинок підступний і пойдете стежкою кривою ненародной, покуль не настигне вас куля народная, ножик народний, гантеля народная, секера народная, бомба народная, і не позбавить здольності дихать, нюхать, галіться, куплять, усміхатися, żywać i plewać na własny naród. Nawet oblizując widelec, pamiętaj, że jesteś cząstką narodu. Nawet fotografując zwłoki komórką, kupując nici, prasując majtki, robiąc dzieci w ciemności pod kołdrą, wstawiając plombę, chowając krewnę, goląc pachwinę twarz i pachy, pamiętaj, że jesteś cząstką narodu.
i twój sąsiad to taka sama cząstka, a to znaczy, że tak samo zdolny jest do tych wyżej wymienionych pokojowych działań, a to znaczy sprawy kijowo u obu się toczą, bo wcześniej czy później ty czy sąsiad twój popełnicie błąd, uczynek podstępny i pójdziecie ścieżką krzywą, nienarodową, póki nie doścignie was kula narodowa, nóż narodowy, hantla narodowa, siekiera narodowa, bomba narodowa i nie pozbawi możliwości oddychania, golenia się, kąpania, uśmiechania, rzucia i plucia na własny naród. Dziękuję bardzo. Siergiej Prywódzki, Joanna Bernatowicz. Niech poezja zawsze będzie poezją. Dziękuję Ci bardzo. Żyje poezja.